W naszym mieście dosłownie kilka dni temu utworzony został Klub Rodzice. W najbliższy piątek odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne. Działacze zapraszają na 11 do Centrum Trójki przy ulicy Noniewicza. Zapraszamy wszystkich rodziców przyszłych, obecnych. Tak naprawdę jest to świeży projekt. Jesteśmy bardzo młodziutkim, świeżutkim stowarzyszeniem, które funkcjonuje tak naprawdę od kilku dni. I nasz priorytetowy program, taki projekt to Klub Rodzice Suwałki. Klub Rodzica będzie skupiał zarówno obecnych, jak i przyszłych rodziców. Praca będzie polegała już od objęcia kobiety w ciąży poprzez obecnych rodziców, czyli dziecko praktycznie od porodu. Mamy i tatusiowie, którzy zdecydują się na dołączenie do klubu, będą mieli możliwość spotykania się z ekspertami, którzy dzielić się będą swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi w różnym wieku. Klub będzie skupiał się na rozwoju fizycznym i psychicznym dzieci, a także na emocjach i relacjach dziecka, prawidłowym żywieniu, trudnościach logopedycznych oraz rehabilitacji. Planujemy różnego rodzaju warsztaty, spotkania ze specjalistami typu dietetyk, typu poradnia laktacyjna. Właśnie coś takiego, warsztaty dla dzieci młodszych, starszych, jakieś zajęcia plastyczne. Chcemy na pewno wprowadzić zajęcia z jogi. Na pewno zaprosimy jakichś specjalistów, tak? Czyli takie warsztatowe typowo, a tutaj zajęcia, yoga i coś tam, chyba że panie, tak jak mówię, kobiety w ciąży coś nam zaproponują same. Dla niemowlaków i ich mam prowadzone będą zajęcia metodą Weroniki Sherborn, mające rozwijać u dziecka świadomość własnego ciała, między innymi poprzez masaż. Osobiście zaczęłam ze swoim synkiem chodzić na takie zajęcia, gdy miał 3 miesiące. Chodzimy nadal i jak najbardziej rozwijamy to. Dziecko rośnie, tak? Dziecko rozwija się, przebywa w grupie rówieśniczej z innymi dziećmi, gdzie często jest tak, że jest jedno dziecko w domu i nie ma tej możliwości przebywania wśród innych dzieci, wśród grupy. Podobnie mama wychodzi do innych rodziców, do innych mam. Pomysłodawczynie przystąpiły do projektu, ponieważ zauważyły, że w naszym mieście brakuje tego typu zajęć, a zainteresowanie jest spore. Rodzicielstwo jest piękną sprawą jak najbardziej, aczkolwiek niesie też za sobą mnóstwo różnych sytuacji, w których no, często się nie odnajdujemy, tak? I nie jest w tym nic złego. Po prostu fajnie jest porozmawiać z kimś, kto ma jakieś doświadczenie, wymienić się tymi doświadczeniami, zapytać o coś, ewentualnie komuś coś podpowiedzieć, jeżeli już przeszłam taką sytuację, jakąś konkretną, typu, nie wiem, czasami problemy mam z karmieniem naturalnym. Wiele wątpliwości i pytań młodych rodziców budzi temat rozszerzania diety dla niemowląt. A co podać, a kiedy podać, a to dlaczego już, a dlaczego nie, tak? I też fajnie byłoby przegadać to z jakimś dietetykiem, z innymi mamami, podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi obawami. W ofercie klubu znajdzie się też grupa wsparcia, która będzie spotykać się raz w tygodniu. Żeby rodzice mogli porozmawiać na jakiś konkretny temat, na przykład, nie wiem, bunt dwulatka, tak? Dzisiaj sobie porozmawiamy. Też często rodzice nie wiedzą, jak zachować się w takich sytuacjach i to jest tak najbardziej naturalne, bo nikt nie urodził się ani pedagogiem, ani rodzicem, tak? Tego się uczymy. Zadaniem klubu ma być też wyciągnięcie opiekunów z domu. Chcemy zapobiec wykluczeniu społecznemu przyszłych mam i obecnych, żeby to nie było na zasadzie, że siedzimy w domu i opiekujemy się tylko i wyłącznie dzieckiem, ale przychodzimy i coś tworzymy z tym dzieckiem. Klub ma być miejscem skupiającym całe rodziny, nie tylko mamy. Chcemy, aby ta więź między dziećmi i rodzicami stawała się coraz trwalsza, większa, aby poświęcany był czas, wspólna zabawa, wspólne rozwijanie jakichś zainteresowań, wspólne tworzenie tego wszystkiego, tak? Bo póki dzieci są małe, to jest na to czas, bo później, wiadomo, wejdzie grupa rówieśnicza i no już jakby troszkę tej powierzchni będzie troszkę mniej. Inicjatywa tworzona jest z myślą o rodzicach i to właśnie od członków Klubu Rodzica będzie zależało, jakiego rodzaju zajęcia będą prowadzone podczas spotkań. Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne.